Tutaj mamy akumulator, a tutaj mamy czujnik. Jeżeli go wypniecie, to nie będzie wam działał start-stop. I zaraz wam powiem, dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby to wypinać. Ale najpierw przenieśmy się do auta, bo jest dzisiaj strasznie zimno. Od czasu do czasu będę wam robił takie psikusy z montażem. W każdym razie, witam was wszystkich. Odpinanie tego czujnika, który wam przed chwilą pokazałem, często jest podawane jako najprostszy sposób wyłączenia start-stop, na przykład w Golfie 7, w autach pochodnych z platformy MQB, czyli Octavia 3, Leon, co tam mamy, A3, 8V. W każdym razie, ta mała wtyczka jest podłączona do czujnika. Czujnik ten sobie kontroluje przepływ prądu albo pobieranego z akumulatora, albo prądu ładowania, który wchodzi do akumulatora. I prawdą jest, że po odpięciu tego czujnika system start-stop przestanie działać, ale niesie to ze sobą również inne konsekwencje i o tym właśnie dzisiaj wam powiem, dlaczego moim zdaniem nie warto tego odpinać. Są metody alternatywne, jak wyłączyć start-stop w tym samochodzie, mimo że to nie jest takie super proste. W każdym razie wypięcie tego czujnika moim zdaniem niesie za sobą więcej złego niż dobrego. Jak już wspomniałem, czujnik ten kontroluje to, co się dzieje w akumulatorze. I jeżeli ten czujnik nie działa poprawnie, bo jest wypięty, no to przechodzi w taki tryb awaryjny, że tak powiem. W tym trybie awaryjnym następuje kilka zmian. Ta zmiana najbardziej oczywista, ta najbardziej widoczna, to jest to, że nie działa nam system start-stop. Po prostu samochód przyjmuje, że skoro nie zna stanu akumulatora, to nie będzie ryzykował, że po zgaszeniu auta nie będzie w stanie go ponownie odpalić. To jest taki sposób na oszczędzanie energii elektrycznej i dzięki temu widzimy, że start-stop nie działa, ale zarządzanie energią w samochodzie w takich awaryjnych chwilach, kiedy samochód musi przyjąć, że stan akumulatora jest nieznany lub akumulator jest rozładowany, zarządzanie tą energią objawia się również w inny sposób, w innych systemach i będziemy widzieć ograniczenia innej funkcjonalności. Może się zmienić napięcie ładowania akumulatora. Dla odpowiednich typów akumulatorów to napięcie powinno być odpowiednie. Ten system, przechodząc w swój tryb awaryjny, może spowodować wcześniejszą degradację akumulatora, ładując go niewłaściwym prądem, przeładowując go, podając mu niewłaściwe napięcie. Więc może w pierwszym roku nie będziemy widzieć różnicy, ale jeżeli akumulator będzie się nadawał do wymiany za 2, 3, 4 lata, może się okazać, że przyczyniliśmy się do tego właśnie odpinając ten czujnik. Niektórzy pewnie zauważyli, że w sytuacjach, kiedy jest potrzebne więcej prądu, obroty jałowe w samochodzie troszkę rosną. Tutaj też będziemy to mogli zaobserwować, że obroty jałowe w dieslu, tak jak tutaj, nie będą się utrzymywały na poziomie 800, ale mogą wzrosnąć na przykład do 1000. Jest to powiązane z tym, że ten prąd ładowania jest zwiększony. Z racji, że czujnik nie widzi tego, jaki jest przepływ prądu między akumulatorem a systemami pojazdu, nie będzie nam działała taka funkcjonalność jak hamowanie regeneracyjne, czyli regeneracja energii kinetycznej z hamowania. Nie jest to jakaś super funkcja, którą bardzo mocno da się odczuć prowadząc samochód, jednak jej funkcjonalność będzie na pewno ograniczona, jeżeli ten czujnik będzie odpięty. Są jeszcze systemy, które są najbardziej prądożerne i ich funkcjonalność może też zostać ograniczona lub całkowicie wyłączona. Na przykład najwyższy bieg nadmuchu może zostać wyłączony. Będziemy mieć regulację nadmucha, ale nie będziemy w stanie osiągnąć tej najwyższej prędkości. Może być obcięta funkcjonalność elektrycznej na grzewnicy. Może się okazać, że webasto absolutnie się w ogóle nie będzie chciało uruchomić, ponieważ jednym z warunków uruchomienia webasto jest odpowiednie napięcie akumulatora. Możemy mieć ograniczoną funkcjonalność statycznego doświetlania zakrętów, czyli tych żaróweczek dedykowanych, które nam się zapalają przy niskich prędkościach i mocnym kącie skrętu. Oraz możemy zauważyć ograniczenie funkcjonalności coming home, leaving home, gdyż też jest to jedna, ograniczenie tej funkcjonalności jest jednym z kroków, aby przeciwdziałać rozładowaniu akumulatora i zapewnić odpowiedni prąd przy rozruchu. Także widzicie, że odpięcie tej wtyczki to nie tylko usunięcie start-stop z samochodu, ale też niesie to za sobą pewne długoterminowe efekty, które, tak jak mówię, możecie zobaczyć dopiero po 2-3 latach. Niektóre z tych funkcji, które przed chwilą opisałem, możecie zobaczyć już po paru minutach, możecie zauważyć ich brak. W każdym razie są alternatywne metody, przynajmniej tutaj w platformie MQB, na to, aby wyłączyć start-stop. Można to zrobić kodowaniem, przynajmniej na 3 sposoby, czyli metodą zmiany preferowanego napięcia, metodą zmiany preferowanej temperatury zewnętrznej oraz jest też metoda wykodowania całkowicie funkcjonalności start-stop z gatewaya.
Można też dokupić malutkie urządzenie, które się wpina tutaj w konsolę centralną pod przycisk. To urządzenie będzie za każdym razem, gdy odpalimy samochód, będzie udawało, że to my naciskamy ten przycisk i ręcznie wyłączamy system start-stop. W ten sposób mamy dalej tę funkcjonalność, jeżeli chcemy, możemy sobie nacisnąć z powrotem ten przycisk i z systemu start-stop korzystać. Ok, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem tutaj parę rzeczy. Jeżeli coś pominąłem albo coś pomyliłem, dajcie mi znać w komentarzu i trzymajcie się. Na razie.